Dzień dobry moi drodzy, witam was w naszej serii Knights of Honor 2, gdzie Polska jest potężna, gdzie zostawiacie łapki w górę i piszecie fajne komentarze, gdzie pamiętacie o playliście. I tak sobie stwierdziłem, wiecie co, że odmówię Węgrom, bo Węgrzy żądają uznania niepodległości. Ja rozumiem, że na nas, na 99 milionów procent nas zaatakują, odmawiam. Tak, Węgry ogłaszają wojnę o niepodległość. No i przestaje być naszym wasalem, plot twist. Natomiast wróg uniemożliwił porozumienie obronne, bo Węgrzy nas jakby zaatakowali, więc ich porozumienie obronne, które mieli przeciwko nam, przestało jakby istnieć. I powiem wam całkiem szczerze, to jest niestety nie u nas ten najemnik. Powiem wam, no tutaj zdobyliśmy, ja bym nawet z tym Rostowem, jak ogólnie tu wygląda sytuacja? My mamy niby przewagę w tej wojnie, tutaj latać mi się nie opyla po tych wszystkich terenach. Szczerze to bym powiedział, podpisz rozejm, zażądaj daniny. Nie wiem, czy by mi jakieś ziemie dali, taki Nowogród na przykład. I złoto na przykład, nie wiem, 6 tysi. Nie chcą, no dobra. Podpisz rozejm, zażądaj daniny, a samo złoto. Dobra, samo złoto. Zaproponowano okup. Nie mamy już wojny z Kijowem, więc co 33 tysiące zatwierdzam. Bitwa zakończona. Dobra, najważniejsze, że ten teren nam się udało tutaj zdobyć, prawda? No my oczywiście dalej z Norwegią będziemy się klepać i teraz ci Węgrzy jeszcze doszli do tego wszystkiego, więc oczywiście no tak. Przyjacielu, ty jesteś tutaj, gdzie nie możesz się uleczyć niestety, więc wycofaj się do Żytomierza. Ty też opanowujesz zamęt w Oslo. No, no dobra. Później tu przyjdziesz. Toczymy wojnę. Tak, gro. Dziękuję za przypomnienie po wczytaniu. Aczkolwiek tu pozmieniałem trochę te wojny. Jest przynajmniej dużo hajsu. Można się zabawiać. Węgrzy tak naprawdę w sumie nie wiem po co oni nam... Tak tych Węgrów chętnie ścisnę, bo przynajmniej sobie Polskę tak rozciągniemy, nie? A tam to już mam w pupie. To jest za dużo już terenów, na którym się nie chce jakoś tam specjalnie wrzucać. Już olejmy ten temat na ten moment. Bardziej tu by mnie interesowało, a to by oznaczało że te koszyce wypadałoby też ulepszyć, jakbyśmy tu mieli. Znaczy no tutaj mogę robić lepsze jednostki. W ogóle tutaj mam jakieś jednostki, to mogę je uleczyć. Co by nie było. Nitra ostatecznie mogę tutaj wrzucić. To wszystko już macie. No mamy koszary. Moglibyśmy królewską zbrojownię też tam wcisnąć. Rynek tu jest. Domost tu nie ma. Ewentualnie domostwa. Dobra, niech będą tutaj domostwa w takim razie. Proszę was bardzo. Sukces kupca. Czekaj, gdzie ty jesteś? Nasz tajemnik plądruje. No i tutaj mamy jeszcze tylko tych frajerów. Ty idziesz do Żytomierza. A, bo ty jesteś u góry. Tylko jednego czopka mamy na dole. Żadnych najemników nie ściągniemy. A i tu jakiś czopek idzie. Zresztą Szkocjom nic nie zrobił. Nie udało się opanować zamętu. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Przyjacielu, opanuj zamęt, na razie nie możesz. No dobra, trudno. Będziemy sobie... A Kijów z czym się tak właściwie klepie? Alania, Szyrwan i jeszcze tam gdzieś rebelianci. Czernichów robi to samo. Ale no, Węgrzy wypowiedzieli mi tę wojnę w sumie nic tu nie robiąc. Więzień został porzucony. O, jak mi przykro. Dobra. Zaczekajcie. Weźmy wszystko, co wygnane. No to... Nie, no 50. Tu 64. To ciebie spróbuję. I leć mi na Szkocję, wiesz? Oczywiście, że nie. To by się spodziewał. Zawrzyj umowę. Dobra, zaryzykuję. Raz w życiu dużo hajsu wydam. Odmówił. To jak odmówiłeś... No to niestety rycerzu opir, ale musimy cię pokonać.
Marszałek został stracony. Norwegia się wkurzyła. Straszne. Gościu z Kijowa. Na razie nie. Wygnany. 53% tylko. Tu jest 67%. Dobra, a ty spróbujesz na Szkocję pójść? Na Szwecję, kurde. Dobra. Ten poszedł. No nie masz nic wielkiego, ale przynajmniej coś tam próbujesz. Jeśli tam te krucjaty się oczywiście toczą, my tu się klepiemy, mamy znaczną przewagę, to kontratak, poradzicie sobie. Tutaj zdobywamy jeszcze Udernes. A, i ty przyjacielu, ulecz się, dobra. No to w tym momencie nas interesują Węgrzy, więc przyjdź do Koszyc. Ci Węgrzy to tak nie za bardzo cokolwiek robią, ale nam to nie przeszkadza w żaden sposób. Tutaj Lotaringia nie wiadomo co robi, w sensie, czy ty nie prowadzisz żadnej wojny, okej. Okay. Na buntowników, bo ja nie za bardzo mam co tam wysłać. Gdzie wy idziecie na buntowników? Byczku. Mogę cię pokazać? Nie za bardzo. No dobra, idziesz, tylko jakoś tak dziwacznie tam idziesz. Opanuj zamęt. Siaczka, jeszcze brakuje troszeczkę. Czyli co? Więcej kościołów trzeba by było gdzieś powciskać w takim wypadku. Tutaj, no tu już jest kościół akurat. Tutaj jakieś gospodarstwa. Bitwa wygrana. Okej, okay, gońcie go. Może go dogonicie. W międzyczasie tutaj, dobra, teraz zwiększę prędkość jak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę, co tu się dzieje. Opanuj zamęt. No 80% w Oslo. Nasz radę. Splądrowano osadę. No to jest ten oddział, który musi zostać pokonany. Okazja handlowa, rozwiń handel, poproszę. Bitwa przegrana. No bo tutaj jakiś debil jeden się rzucił. Nie wiem, czy z drugim, bo miałem dwóch. Możliwe, że tam drugi dołączył. Kapłan ma okazję, misja religijna do Rzymu. Nie, porzucam okazję. On ma teraz inne rzeczy do roboty. Okazja handlowa, rozwiń handel. Poprosimy. Tutaj sprawdzamy. Wszyscy mają już 15. To było ostatnio sprawdzane. Nic tu nie jesteśmy w stanie tej kwestii zrobić. W Kownie. A, bo mamy to w ogóle. Wywal to. I tu możemy kościół prawdziwy postawić. A my już tu mamy kościół. Okej. Okay. Co bym mógł? A zamki włodarza sobie zbudujmy tu. Stan kupiecki, sukces kupca. No dobra. Ty przyjaciel już jesteś w tym A, tutaj jest. Pojawiła się w końcu węgierska armia. Sami łucznicy. O nie, zapomniałem. Łucznicy konni. No czyli tu mamy jakieś 6700. Nasz byczek ma 3800. A szczerze, i tak bym spróbował to zaatakować. Wybuch rebelii. No gościu tam idzie, to powinien to wszystko ogarnąć. Sukces kupca, dobra. A ty tu jesteś. Gdzie ten tam, kurde, się on tu do Nidaros idzie? Tak szczerze. No zdobędziemy to wtedy pójdziemy tu. Czy król sam jest w stanie? Królu. Tam nie ciśnie, tu jeszcze są zamki. Dobra, królu, wycofaj się tutaj, wiesz? To nie ma sensu, takie bieganie. Idą. Na zamek? Nie wiem, co oni kombinują. Tamci nie idą z pomocą. Więc wszystkie siły do boju. Ucieczka więźniów. Marszałek Dymit zdołał zbiec. No trudno. Trudno. Upadek królestwa. Ostatnie siły Sava Kin poddały się wojskom Jemenu. Królestwo Węgry napadło na Koszyce. Tak, tak, uciekli. Tyle było z tego napadania. A tam są łucznicy konni. Ale ja wierzę, że kolega sobie jakoś z tym fantem poradzi. Ile tutaj Norwegii zostanie? Ja jeszcze tam... Nie, w sumie tylko ten jeden oddział został. Wybuch rebelii. A, Nitra jest atakowana. Więcej frajerów, najemników nie widzimy. Oho, tutaj widzimy frajerów, najemników, którzy przegrywają. Opanowano zamęt. O, przyjacielu, jesteś fajny pod tym względem. No tam Szwecja mogłaby coś więcej porobić jeszcze.
Bitwa wygrana w Koszycach. Dobra. Przyjacielu, mimo wszystko nie, idź na rebeliantów. Dobra, nie ma tragedii. Ty tu pójdziesz, uleczysz się. Nie wiem, pomogę tutaj Szwecji może, bo tam jakichś rebeliantów mają. I wtedy stąd pójdę. Mieszkańcy Szwabii są wściekli. Czy naprawdę musiałem atakować Flandrię? A, zostaliśmy oszukani. Wygląda na to, że obcy szpieg od jakiegoś czasu działał za naszymi plecami i doprowadził do wojny pomiędzy naszym królestwem i Flandrią. Okej. Okay. Nasz lud przyjął nową wiarę, katolicyzm. A, okej. Okay. No troszkę się zdenerwowali na nas, ale Flandria to nie jest nic potężnego, tylko że niestety no, graniczy z nami. Ale ostatecznie audiencja, podpisz rozejm, zarządy i daniny, złoto, 5300, nie chcą. Podpisz rozejm, bez skazania zwycięzcy, nie chcą. Ale gościu, ty masz tyle wojen, że ty i tak nawet do mnie nie przyjdziesz. To na co nam ta wojna głupia? Nie rozumiem idei. Dobra, whatever, tak zwany. Tutaj kontratak. Estonia żąda uznania niepodległości. Dobra, zatwierdzam. Spadajcie na drzewo. Krucjata pokonana. Okazja handlowa, ekspedycja. Nie, bo znowu mi umrzesz. Jakiś jeden z drugim. Trudno, Estonia niech już tam na razie nie chce się klepać. To już jest za duże. 100 lat zajmuje dojście na tamte tereny. W pupie to mam. Już sobie te Norwegię ściśnijmy i już na północ i w północny wschód ja już w ogóle nie patrzę. Tamte tereny nie istnieją. O Polakach, co tam żyją, możemy zapomnieć. Tacy chamscy będziemy. Dobra, tutaj Gites. Czekajcie. Dobra, mam Mindfucka. The world at your fingertips. W sensie, ja rozumiem, że... Nie wiem, jak do tego doszło. Znaczy, jak do tego doszło? Jestem lutelem. Myślałem, że to jest moja prowincja i tu i sobie myślałem, że idź sobie do miasta. A on zaatakował to miasto. No dobra, trudno. Zmiana obiekt lojalności populacji. Super. Jak tam kończycie tę wojenkę? Jeszcze nie za bardzo. No, se poradzi. Straty będzie miał, ale powinien se poradzić tutaj. Bitwa przegrana. No tu niestety, nasi najemnicy nie dali rady. Wybuch rebelii. Jak żyć? No, będę musiał zaraz wywalić któregoś kupca i sobie zrobić jakiegoś szpiega. Czysta, czysta. 200, 200. Stuwa, stuwa. 200, 200. Z tą lotaryngiem chyba byśmy mogli olać. Tylko, że ja tam importuję żywność, ale... Albo ze Szwecją ostatecznie Szwecja w końcu zostanie... Przestanie istnieć. Więc... Wywalę chyba... No za chwilę, ale będę musiał chyba walnąć jakiegoś szpiega. Ty przyjacielu, opanuj zamęt. 70% szans, dawaj, wierzę w ciebie i w twoje umiejętności. Dobra. Królestwo Węgry. Mówi się trudno. Tutaj rebeliantów pokonujemy bez problemu. Tak. Przyjacielu, wejdź do środka. Musimy cię uleczyć. Tam była jakaś kawaleria, nie? Ale ostatecznie, no bo to łatwiej byłoby złapać, ale dobra, lećcie tu, chociaż splądrowano osadę w Mińsku. Dobrze, opłacę ci papieżu Polu pierwszy krucjatę. Te 10 tysięcy mogę ci dać, byczku. Proszę, zadowolony. Królestwo Norwegii napadło. Taka napaść, że ja pierdziulę. Tutaj... No trudno. Głupio tu król się wbił przeze mnie, ale jak to mówią, życie. W każdym razie to będzie dość epicka walka. Tak, widzę. W sumie jesteś w stanie... Nie, dobra. A czekaj. Nie, on tu dołączył. Jakbyśmy to pokonali, a myślę, że jest szansa, to nawet byłoby dość epicko. Dobra. Spróbuję
bez zapisywania. No i tam włóczników nie mają. Wyrównana walka przejmuje dowodzenie. Kurde, nikt, żaden oddział, znaczy no ktoś tam zginie, ale żaden mój oddział całkowicie nie przestanie istnieć. Zobaczycie, że tak będzie. Ja wam mówię. Tak będzie. Tak orzecze Lutel. A ja w tym prawdy to nie wiadomo. Dobra, uwaga, znikam. Ciups, nie istnieje. No dobra, no to co? Oni mają wszystkiego więcej. Mają troszkę kawalerii. Ale głównie to są jakieś łuczniki. Tylko, że wiadomo, no... Nie wiem. Wiadomo, że nie wiem. Wiadomo, że musimy to zrobić na mądrze, więc rozstawcie się tu na razie. No, super by było... A, on ma w sobie 2.15. No, super by było się wbić w tych panów. Ich zabić i po wojnie. Czy też po bitwie. Aczkolwiek nie jestem przekonany, czy to by było takie proste. Wy możecie tu do przodu. I wy tu do przodu. Niby idą, niby nie. No tylko wiadomo, to jest ten problem, że w sumie tu nie za bardzo mamy jak bronić naszych gwiazdek. Z tym będzie większa przeprawa, myślę. No tak powoli, nie? Jakbyśmy wlecieli od, tak od boku, żeby w tych dowódców... Dobra, zawsze można powtórzyć bitwę najwyżej. Ale zresztą, no, oni zaczną przejmować te tereny. Kurczę. No mówię, to już bardziej o te gwiazdki się martwię, niż o to, że całą armię nam rozwalą. Pomyślimy, jak to można zdziałać. Nie, tam nie przytulajcie się do dowódców. Atak kawalerii jest mniejszy, więc uważajcie, w sensie w drzewach. Proszę mi wyjść z tych drzew. Nie, za bardzo się trzymają. Za wiele to nam to nie da. Ale dobra, pobiegajcie tu. Niech oni podejdą. To są łucznie, to jest ciężka kawaleria. Kurczę, no jednak tak... No tu już się wbijają w te gwiazdki. Jakby to zrobić? No mówię, przyjmujemy taktykę szybkie zabicie dwóch dowódców, a jak nie wyjdzie, to wtedy będziemy myśleć, jak to sklepać. Jakby was tutaj złapać, bo tak bardzo chcecie. Ej, w dół. Teorii. Ja właśnie wiem, że my tracimy punkty. To mnie nie cieszy w żadnym stopniu. Może jak zobaczą ten oddział, to za nim trochę pobiegają. A kurde, jak tutaj... Lecimy do góry. Czekajcie. Dobra, wbijamy się. Wbijamy się. Tu. Dobra, jest jeden chłop. Tutaj trochę dostali od tych strzelających, ale dobra, weźcie to, oflankujcie. No, zobaczymy. Jak to się będzie prezentowało. Dobra, przyszedł ten drugi. To jest nadzieja. Musimy tu się otoczyć ich jakoś. Gorzej jak nam zaczną uciekać, nie? No to... O, wtedy może być problem. Dawaj. Dobra, wlatywać tutaj, otoczyć ich. Panowie, chodźcie tu jakkolwiek. Ojejku, ja mam tu jeden oddział. Okej. No dobra, to stójcie tu. Wy tu wbijajcie włóczników. No i w tym momencie... Po prostu, co możemy, to klepiemy. Ja wiem, że lider jest under attack, on ma być under attack. Może nie jest to idealne rozwiązanie. Dobra, wbijcie się, chociaż to jest ciężka kawaleria. Zobaczymy, jak długo wytrzymają. Nie, długo nie wytrzymają raczej. No, obaj już trochę życia stracili, jeden mocno dostał.
Dawać. Jeden punkt stracony. Drugi też, a i może się czasowo nie udać, wiecie? No mordujcie, błagam, tam wszystko już macie zamknięte, tylko tych dwóch pięknisi macie zabić. No tu jeszcze coś się staramy zdziałać. Błagam, panienki. Kurde, mają dwa, czy wszystko zależy od tych tutaj, jak długo się utrzymają. Jakbym powiedział, nie widzę, żeby mocno klepali tego drugiego. Nie wiem, klepcie. Przepychamy to trochę, widzę. No jeden zaraz dostanie po dupie. Dawaj. Tu się już robi nieciekawie. Jednak stracimy. Ewentualnie, no mogłem... Już teraz za późno, ale mogłem, wiecie, tam polecić tym jednym oddziałem w sumie zająć coś u góry. Dawać, panienki. Jak go zabijecie, to tylko tego trzeba będzie i będzie po sprawie. Dawaj. No kurde, ile on ma życia! Mordujcie tego czopka! Teraz tego. Ale to nie ma szans, żeby tak szybko go zabili. Szczególnie, że my tutaj dostajemy po dupie. Takie otoczenie kawalerią to nie ma sensu większego chyba. Nie wiem. Wlatywać, bo tu jednak coś potracę zaraz. Nie będziemy to powtarzać, no. Oj, ci dostaną po dupie. Dobra, będzie... Będzie powtarzane chyba jednak. To można było lepiej zrobić. Nasz dowódca umiera. Znaczy to prawie wyszło ostatecznie. No to prawie wyszło. Może jakimś cudem nasz zginie później. A czyli nie zginie. No nie wiem. Niestety, nasz zginął. Dobra, powtórz bitwę. No było blisko, no, ale dobra. To było takie... za mocno ryzykowne. To ja powiem tak. Przede wszystkim, wszyscy te zwarte szyki zróbcie. Lekuśne chłopki polecą totalnie na boki. Dowódca stanie tu. Wy staniecie tu razem z dowódcą. No wiadomo, on też mógłby już mieć samych tych rycerzy feudalnych. Dobra, tu poszły dwa oddziały. Oflankujemy. Ewentualnie jednego wyślemy na gwiazdki, ale to jest takie ewentualnie. Myślę, że nie ma sensu się ruszać. Myślę, że możemy tu zostać. Dobra. Wy do góry. No i co? Jajco. Badumc. Teraz troszkę inaczej chyba idą. Nie, w zasadzie tak samo. Jakbyśmy te kawalerie tak szybko ścisnęli, to nawet... Podbijmy troszeczkę do przodu. Wysyłają ciężką kawalerię na moich panów. Dobra, to ty się wycofaj. Wasza dwójeczka może iść tam. Naprzód. Patatajujecie czy... No, szarżować. No musimy to ścisnąć. Musimy to ścisnąć, nie mamy tu wyboru. Korci, żeby zająć te punkty teraz w sumie. Bo jak się będziemy klepać... Może by się udało. Dobra. Spróbujemy. Zwalcie to. Tak jak mówiłem też w sumie... Taka bitka jest do dupy. Szczególnie, że już tam strzelają. Tam jak możecie, to się wbijcie. Dobra, teraz te kawalerie jakoś trzeba... No, inaczej pociągnąć. To są włócznicy. Ej, szarża. Uciekajcie. Dobra, powiem wam tak. Wy się wbijcie w tych.
Wy się wbijcie tu. No to jest wróg. Dobra. O, no kolejny dowódca się wpierdziela. A raczej po raz kolejny. Tutaj we włóczników. A raczej łuczników. No mówię, może to nie było najlepsze jednak rozwiązanie, ale sprawdzimy. Co mi szkodzi? Mogę sobie powtarzać w nieskończoność te bitwy. Who cares? No tego się tylko trzeba pozbyć. Kurczę, myślałem, że wysłałem jeden oddział tam za nimi, ale to musiałem go inaczej to poustawiać. No i tutaj znów dwóch frajerów się klepie. Ej! Biczki! A to kurde? Co to za łucznicy konni? Już to jest jakiś... A! Oni są stąd niby. Nie, czyli zajmowanie tych punktów to nie był dobry pomysł. Dobra, wbijcie się tu w kolegę może. Może jakoś tym razem gościu bardziej dostaje po dupie. No, ta walka nie ma za bardzo sensu, ale dobra, wiecie. Powiem wam, żeby się wycofali. Powiem im, żeby się wycofali. Wycofajcie się do tyłu. Wyklepcie tych. Możecie się tu wbić. A wy się wbijcie tu. No ten dostaje po dupie jakoś mocniej niż ostatni, tylko że nasz dowódca również. No i wiadomo, my tutaj przejmujemy to w ogóle. Boże, jak to wolno się przejmuje. Boty też tak wolno przejmują, czy tylko nagle gracz wolniej przejmuje? Bo mi się nie dziwi, gdyby się okazało, że tylko gracz wolniej przejmuje. Musimy zrobić wszystko, żeby nasz dowódca tak nie dostawał po dupie niepotrzebnie. Dobra. Dobra, jeden dostał po dupie. Ja wiem. Well protected, to ty leć na łuczników sobie, jak bardzo chcesz. O ile wyjdziesz stamtąd jakimś cudem. Dobra, chodźcie tu. What? Muzyka nagle zniknęła. What? Mój dowódca nie może stamtąd wyjść niestety, to jest dość poważny problem. Kurde, no ja chciałem tu się wbić. No mi tak trochę zabraniają tego. No i tu we włóczników. Dobra, byczki szybko. Tym razem chyba się uda chłopa zabić. Wy tam uciekajcie. Tu nic nie przejmiemy. A, tu się też wbili. Oni nam wszystkie zajmują. A to świnie. No może tym razem kolega dostanie po dupie. Dawać. Dobra, tym razem inaczej jakoś to rozstawiła się armia. Chyba jest szansa, że się uda chłopka pokonać. I to bezstratnie. No właśnie, jest zwycięstwo. Dało się, dało się. Tak inaczej po prostu jednostki rozstawiłem ja, więc bot inaczej swoje rozstawił. No i doszło do takiej, a nie innej sytuacji. I nie straciłem żadnego oddziału. Prawda? Prawda. Kapłan ma okazję zyskać lojalność prowincji. Nie, 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 teraz nie. Bitwa wygrana, bardzo dobrze. Jest miłość, jest radość. Są łapki w górę. Węgry napadły na Nitrę. To tam... Tam nie ma nic ciekawego. Bitwa zakończona. O nie, już tak blisko tam byliśmy. Wojna przeciwko Norwegii dobiegła końca. Czyli została nam tylko Polska i Flandria. I Polska i Węgry. No dobra, byczki, no to się cofajcie w takim razie. Jeden do Brandenburgii. Drugi do Szczecina. I jeszcze jest nasz potężny król. Któremu też nic tutaj w Falunie nie wyszło. Idź na razie tu w takim razie. No, Szwecja przynajmniej sobie istnieje, prawda? Jest zadowolona. Nie mamy już najsilniejszej armii. Bizancjum ma silniejszą armię, nie uwierzę w to. Oj, nie uwierzę. Tak samo jak... No, uznam, że rzeczywiście hrabia Trojden mógłby sobie zniknąć z tego świata. Ale on nam też daje dodatkowe hajsy, dodatkowe rzeczy. Dobra, hrabia Trojden, ja ci powiem tak.
Damy sobie szpiega dla samej idei popatrzenia, czy teraz rzeczywiście możemy coś porobić tym szpiegiem. Wygnaj hrabię Troydena. Kurczę, a nie mogę go po prostu... Naprawdę... Ech, tak niefajnie. No dobra, trudno, wygnaj. O 400 nam spadły hajsy, ale damy sobie szpiega. Czekajcie, teraz tak. Pozwól na przygotowanie księżąt, nie? Więc weź to sobie. Thank you. Thank you. Koszty intryg mniejsze. To należy ci to dam na maksa. Skryte bójstwo. Zabij władcę, zabij króla, ale to byśmy musieli mieć tradycję, nie? Teach me more, bo my nie mamy. Mamy tutaj przekupstwo jedynie. No to cóż, taki piękny przyjacielu, infiltruj, z Węgrami się teraz klepiemy, nie? No to ostatecznie mógłby Węgrów tutaj infiltrować. Węgry. No sobie popatrzymy, pomyślimy. Królestwo Węgry napadło na Koszyce. Ty się ulecz. Dobra. Weź to sklep. Opanowano zamęt. Dobra. Zmiana obiektu lojalności. Dobra. Sam kupiecki też nas z takim samym poparciem. Rebelianci pokonani. Dobra. Powstał nowy ośrodek handlowy. Peczu. Okej. Okay. To teraz tak, ten chłopek, mam nadzieję, odpoczywa, a tutaj obok są rebelianci. Wow. Nasze armie się cofają, plądrowanie Mińska, a tu jeszcze są rebelianci. I to tym się w końcu... Okazja handlowa, rozwiń handel. Poprosimy. Zawsze chętnie. Dobra, ty się cofaj tu. Bo musisz się wyleczyć. Idź do Wrocławia. Niedaleko Rygi pojawili się najemnicy. Nie wiem, wyślę was na buntowni. Chociaż taka armia. Dobra, chodź przyjaciele, pomóż mi w walkach. Królestwo Węgry napadło na Nitrę. Tak, ja wiem. Ogólnie to... Znaczna przewaga, ale tam idą 2800. Kurczę, sami łucznicy. On tu będzie szedł pewnie, chociaż teraz gra tego nie uznaje. Uznajmy, że wszystkie siły do boju, zobaczymy. Najwyżej, no tutaj będę myślał, co zrobić. Sukces kupca. Kresło Węgry. Putu. Splądrowano osadę. Stan kupiecki też na większym poparcie. Pitu. Nie, tam sobie poszli. Dobra, Nitra to może dostać lepszy zameczek na wszelki wypadek. I tam jakichś kuszników do obrony, jakby trzeba było. Zinfiltrowano królestwo. Bardzo dobrze. Sieć tam. Możesz siać niezgodę, możesz zniszczyć relacje. Splądrowano osadę. Dobra, uwaga, klepiemy frajera. Chyba sobie poradzimy. Oj, czekajcie, kolega już siedzi w Szczecinie. Zapraszam tutaj. Splądrowano. Okazja handlowa, ekspedycja porzucam. Wybuch rebelii w Oslo. Kurde, no. A Szwecja? Szwecja ma słabą armię, to pewnie... O Jezus, no chłopi. No, to tyle było w temacie. Pa. No tutaj dwa oddziały, chociaż nie, ten. Przyjacielu, atakuj. Byczku, wspaniały, potężny, atakuj. Bawaria. Audiencja. A to Bawaria za daleko ma. W każdym razie, bitwa wygrana. Na. Tutaj też już pouciekali. Dobra, tu do zamku możemy iść. No ci się wystraszyli, jak zobaczyli te armię. Ja się nie dziwię wcale, nie? Kresło Węgry napadło na Nitrę. Straszne rzeczy. Tylko uważaj. Zyskaj lojalność Turowa. Transfer powiedziałem 27%. To ja porzucę taką piękną okazję. Szwecja proponuje pomoc w walce z rebeliantami. Zatwierdzam. I ty tymi czterema oddziałami chłopów chcesz lecieć na gościa, który ma większą armię? Chyba, że chcesz umrzeć, gościu. No, to ja to rozumiem, ja to szanuję, naprawdę szanuję. Brandenburgia. No ta Flandria niby z nami jest w wojnie, ale ona ma to w dupie.
Więc zapraszam do Brna. Przyjacielu, gdzie możesz szerzyć o Boże Święty? Ale to nie są w Mińsku. Iść do Mińska. Następna intryga, przekup marszałka Ampupupupupa. Rozpocznij planowanie. Małe, marne szanse powodzenia, bym ci powiedział, byczku. Pożyć tę okazję. Książę przyszedł na świat. No to uznajemy, że chcemy marszałka znowu. Rozpocznij naukę. Ty byczku. Nie. Ty byczku. Przekupstwo ci zwiększymy. Co ja mógł ci dać? Pupupupu. Ostatecznie, bo ty nigdzie nie siedzisz, nie? Damy ci może przedsiębiorczość. Firmi. Pa. To idź do Łódzka. A za zamek, tam jeszcze zamek musiałby być. Ale tam, gdzie zamki, tam nie ma wiosek. No to trochę więcej z tego dostaniemy ostatecznie. Tylko, że nie dostaniemy mnożnika, ale tego mamy dużo. Dobra, na razie idź tu. Posiedzisz tam sobie grzecznie. W sumie ten autorytet korony trzeba by było też podnieść. Bo już tam się zrobiło. Okazji. Nie. Żadnych ekspedycji nie będzie u nas na świecie. Ty się klepiesz, kontratak, dawaj, napierdzielaj. Ten już przypłynął, wzmocnienie rebelii. No to już widzę, jak Szwecja tutaj pomaga w tej wojnie. Znaczy tam w walce z rebeliantami. Wzmocnienie rebelii. Panie, chcesz tam pójść? Ci rebelianci są wkurzający. Nawrócono prowincję. O, bardzo dobrze. Duchowieństwo też nas większym poparciem. Rebelianci stają się lojalistami. O. Że armia wspierająca rebelię szpiega Rawgolda walczą teraz pod sztandarem Polski. Okej. Poszukiwania szpiegów. Rozpocznij szukać szpiegów w naszym państwie. Ale oni... To jest armia lojalistów? Are you sure? Jakby w sensie... Nie, no to są... Myślałem, że to znaczy, że to będą fajne byczki. A to nie są fajne byczki. Nie zrozumiałem tego. Zaproponował okup za marszałka Paskę. 9200. Dobra, zatwierdzam, bo on tam nie jest niczym szczególnym. Królestwo Węgry napadło na Koszyce. Bitwa wygrana. Dobra, cofnij się i ulecz. Ty, przyjacielu, tam siedzisz. No to co? Lecimy na Ostrzychom. Prawda? Ty tam dajesz atakować armię. Ja wiem, no ganianie z tymi rebeliantami to nie jest nic, co by mnie interesowało jakkolwiek. Brno. Zapraszam tu. Królu, splądrowano osadę. No tutaj... Chyba mam okazję, misja dyplomatyczna. Nie ma więcej najemników do pomocy? A, tu jeszcze w ogóle jest armia węgierska. Przyjacielu, tu gdzieś jest wróg. Weź to ściśnij. Dasz radę, wierzę w twoje umiejętności. A, wy tam wchodzicie? To nie. To sobie zaatakujcie naokoło. Tu niestety w nas chyba postrzelali. No wiem. Wszędzie rebelii lojalistów. Mały procent szans, porzucam okazję. Zmiana kultury w Sztokholmie, fajnie. W Sztokholmie, no okej. Okay. Wszystkie siły do boju. To nawet szybko zdobędziemy. Pojmano szpiegów.
Pomimo utyskiwań obywateli, polowanie na szpiegów było uzasadnione. Szpieg Benedykt pomógł nam ujawnić działania agentów wroga. Udało się schwytać kniazia Wyszhatę i szpiega Wieczesława. Okej. No to miło. Można z nimi coś robić innego niż... Nie, oni też mają... A, bo to w ogóle jest król. Jakby. No dobra. Możemy go zabić zawsze, nie? Tego za 24 nie. No ale to fajnie, to mamy dwóch frajerów. Trzeba trochę zmniejszyć tutaj ilość ludzi. Zawrzyj umowę. No wy macie małe procenty. Niech będzie, że ciebie wypuszczę. Mm-hmm. 53, 53, 53, 66. Dobra, zawrzyj umowę. Jakbyś tak mógł tutaj na te Węgry, albo rozumiem, że no nie, oni nam nie pomogą z frajerami, rebeliantami. Dobra. To ty tam masz, a nawet ma całkiem spoko armię. A hrabia Hodo z Węgier. No to by nas kosztowało, to już prędzej byśmy go zaciupali, myślę. Koniec rebelii, 2000 hajsu. Dobra. To idźcie na kolejnych. Aby się to przydało. Wy się klepiecie niby. Bitwa wygrana. Możemy tu pomóc, jakby trzeba było. Wybuch rebelii. Nie no, nasz jeden koniarz będzie musiał latać chyba z rebeliantami, bo to jest po prostu... Już w tym momencie nie, nic dobrego. A tutaj najemnik przyszedł. To ty... To zdobędziemy fajnie. Dobra, wiesz co, byczku, niestety, ale tu jest tyle frajerów, że weź lataj za nimi. Musimy sobie z rebeliantami jakoś poradzić. Dobra, autorytet korony zwiększymy. Splądrowano osadę niedaleko Oslo. Ta Szwecja tam pomaga? Tak nie powiedziałbym. Oferta do Anglii. Jeśli nadal będziesz prowadził wojnę z Węgrami w ten sam sposób, to nie skończy się dobrze dla Polski. Możemy ci pomóc. To, czego oczekujemy za nie, jest naprawdę bohoską w porównaniu z tym, co zapewniamy. Mały dar w wysokości 10 tysięcy. Odmawiam. Nie. Wygraliśmy oblężenie. Bardzo, bardzo miło. Kapłan teraz jest zajęty, co prawda. No dobra. To co? Na budę od razu ciśniemy. Co tam się będziemy przejmować? Ty przyjacielu... No, trzeba cię poulepszać. Tu coś idzie niestety. Następna intryga. Zabij przywódcę rebelii. Mały szanse powodzenia, więc nie ufam temu. Zmiana kultury prowincji. Książę przyszedł na świat. No zrobimy z niego kolejnego marszałka, w razie czego bitwa wygrana. Ty jesteś najemnik, ty jesteś fajny byczek. Fajny byczek, król. Tego jakoś trzeba się pozbyć, bo nie wiem co to tam kombinuje. Trzy. Ładnie. Wesło Węgry napadło. Widzę, dobra. No to idziemy. To sobie zdobędziemy. Tutaj już budę bijemy. Przepraszam. A, bo tu są rebelianci jeszcze, dobra. Myślałem, że tu nas klepią. To już by była gorsza sprawa. Kapłan ma okazję szerzenie religii. Porzuć okazję. Dostępne wywołaj wojnę z Bułgarią. Między Węgrami i Bułgarią. Za dużo hajsu nie jest to i mały procent szansy. Poza tym nie jest to potrzebne. Splądrowano osadę. No jeszcze gdzieś tam to w końcu złapiemy. O. Tutaj.
Iść na wojnę. Duchowieństwo darzy nas większym poparciem. Rebelianci pokonani. Odpraliśmy armię lojalistów. Armia szwedzkich chłopów dała radę. Nawrócono prowincję. Bardzo dobrze. Kontratak. Kontratak. Okazja handlowa rozwiń handel zawsze. Wybuch rebelii. Następne wywołaj rebelię. Mały procent szans, masz byczku. Bitwa przegrana. Oddział Węgier powstrzymały nas przed zupieniem wioski niedaleko. Nas? To byli jacyś moi... A, bo to byli pewnie moi rebelianci jacyś, czy coś. Możliwe. Bitwa wygrana. Bardzo dobrze. Dobra, tego trzeba się teraz pozbyć. Rebellion Simon. Weź tu biega jeszcze po Węgrzech. Dobra. Rebelianci pokonani. Pokonaliśmy go, a on teraz dla nas. Przychylna rebelia lojalistów. Proszę bardzo, nawet ma całkiem spoko armię. Sukces kupca, rebelianci pokonani. Dużo klikania. Tu gdzieś jeszcze, tak, tutaj są. Tego jeszcze trzeba się pozbyć. Tu coś nam jeszcze biega i tyle. Norwegia trochę mnie... A, gdzieś tam ma wojnę tutaj chyba. Szkocja ich jakoś może pomaga czy coś. Zresztą, no tam... duchowieństwo wydarzyło większe poparcie. Nawrócono prowincję. Niedaleko Łódzka pojawili się najemnicy. Chcecie to dołączcie do tej wojny. Narzekać nie będę. I tam biegnij. Biegnij za tamtym. My zaraz sobie budę zdobędziemy. Pogłoski z Węgier. Pogłoski o marszałku Miko z armią wyposażoną w machiny oblężnicze do naszego szpiega. Marszałek Miko w Debreczynie ma machiny oblężnicze. Okej. Okay. Nawrócono prowincję. Okej. Okay. No to jest bardzo, bardzo miła informacja. Co ja tu jeszcze mogę sensownego wcisnąć? Handel minerałami potrzebowałby rynku. No to stawiamy tu rynek. Zdecydowanie. A w Krakowie takim, co jeszcze moglibyśmy wcisnąć? No domostwa w teorii. Możemy domostwa. Zbuduj. W Sieradzu to za chwilę może, żeby też za dużo hajsu nie tracić. Dobra, ten się klepie z rebeliantami. Kontratak. Zwiększamy prędkość, bo się raczej niczego nie boimy. Na ślub przyjął nową wiarę katolicyzm. Okej. Okay. Nowy suweren. Rząd naszego Duke'a były długie i pomyślne, ale dni sędziwego władcy dobiegły końca. Niż jego następca Duke Bolesław IV. O kurde, w sumie tak nie patrzyłem. Nie sądziłem, że on już umrze. To jest jego armia. Leszek. Ale to jest jego armia. O kurde. A czy ja mógłbym jego armię wykupić po prostu? Czy to się opłaca? Nie wiem, spróbujemy. Przyjacielu. Wezwanie do broni. No możesz w Rzeszowie na przykład. O, jest coś takiego jak Rzeszów tutaj znajdziemy. Rzeszów. Ktoś widzi Rzeszów? Rzeszów. Czekajcie. Lećmy od sam... Boże, już mam za dużo tego. Rzeszów. Jestem ślepy. To inaczej zrobimy. Kliknę na Rzeszów, teraz tu i Rzeszów będzie na samej górze. Może on już był. Dobra, podjedź tu. Taktyka kawalerii, to na pewno. No, on miał ostatecznie tę sztukę oblężniczą, nie? Weź sobie sztukę oblężniczą. Weź sobie logistykę. On, co miał tamten? To już niestety nie pamiętam. Weź sobie, że prawa. Może taktykę polową sobie weź. Dobra.
Mogę? Nie mogę. Nie możesz kupić armii? A nie, mogę, dobra, głupi jestem. I to tylko kosztuje utrzymanie, tam nie bądź, cochaj się. Tu coś jeszcze biega, widzę. No dobra, nowy król niech się wykaże. Bizancja proponuje podpisanie paktu, nowego paktu o nieagresji. Zatwierdzam. I Lotaryngia, zatwierdzam. Następna intryga, otwarcie bram. Mały procent szans. Kontynuuje oblężenie. Koniec rebelii. Dobra, rebelianci pokonany. La 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 la. Arystokracja darzy nas mniejszym poparciem, a później większym. To jak to pokonamy, to już raczej wszystko pokonane będzie, czyli możecie iść do Koszyc. Bitwa wygrana. A to jest najemnik. Mieszkańcy Węgier są wściekli. No przykro mi bardzo. Mieszkańcy Kijowa są wściekli. Przepraszam, jak ci przechodzę tam swoimi armiami. Kurseta przeciwko Szyrwanowi. Już chyba trzecia z rzędu. Wybuch rebelii w Oslo. Szwecja nam pomoże? Niezbyt. Dobra, byczku, wiesz co? Ty musisz tu podlecieć. Zaproponowano okup za marszałka. To jest dobry marszałek. Odmawiam. Nawrócono prowincję. Koniec rebelii. 300 hajsu. Rebelianci pokonani. Królu, idź do Rzeszowa. Dostępny przekup marszałka Miko. Spróbujmy. Cyk. Ulecz się. A, dobra, tak. Weź sobie na pewno wozy z zaopatrzeniem. A, musimy znaleźć teraz miejsce, gdzie jest warsztat z machinami oblężniczymi. Znaczy, musimy znaleźć miasto, gdzie są machiny oblężnicze. Szczerze nie pamiętam. Jak, czekajcie. Nie, po prostu to koszary muszą być, prawda? Tak, dobra, tak to było. Już przecież to jest osobny budynek. Już się mylę. Mieszkańcy Kijowa są wściekli, więzień został porzucony. Sukces szpiega, ryzyko było wielkie, ale marszałek Miko w końcu przyjął łapówkę i czeka na rozkazy od szpiega Benedykta. A mogę coś mu powiedzieć? Przekupiony arystokrata. Z czasem pojawią się możliwości dalszych działań szpiegowskich. Powiązane będą z jego obowiązkami. To marszałek i władzą namiestnika Wiednia. Okej, czyli na razie tu nic nie zrobię z tym. Porzuć sługusa, nie. Niedaleko Brna pojawili się najemnicy. Dobra, zwerbujmy na tę wojnę. Wy tam lećcie do góry. Ty miałeś tutaj kupić sobie... W sumie weź trebusze 2. I w zasadzie to idź na Debreczyn. Tu się kolega chlepie. A, to jest ten hrabia Miko. Okej. Okay. Buda zdobyta. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No to pójdziemy do Peczu. Pecza, Peczu, Pecza. Lecimy. Wygraliśmy oblężenie, bitwa przerwana. A tutaj. Ci moi najemnicy, nie? Dobra. Następna intryga, wesprzyj niepodległość namiestnika. Nie. Niedaleko Rzeszowa pojawili się najemnicy. Nie no, chyba więcej tu już nie potrzebujemy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nawrócono prowincję, bardzo dobrze. Ośrodek handlowy upadł w Edesie. Osiągnęłam, no tak, księgi, ty chyba jeszcze... No to chyba weź se prawo. I słaby się szpieg. Bitwa przegrana. No tutaj jakiś najemnik się klepał i przegrał z tym Mikiem, który jest naszym przydupasem teraz. Otwarcie bram. 56% szans. Dobra, spróbuj otworzyć. Mamy najmądrzejszych rycerzy. Dziękuję. Lotaryngia żąda, byśmy atakowali Bawarię. Nie. Armia przełamuje oblężenie. A bo tam jakiś debil się. No, ci najemnicy takie głupotki robią. W teorii. Ja wiem. Uratuję go na czas. Może go uratuję.
Niepowodzenie szpiega, a jednak nie udało mu się. Dobra, mamy przewagę. Nasz król tutaj ściśnie. Chociaż cisnę tego Miko, który był naszym przydupasem. Trochę dupa pod tym względem. Ale ostatecznie, oj tam. Może mu pozwolimy sobie pójść. Dżihad przeciw Armenii Cylicyjskiej. Wzmocnienie rebelii. Gdzie ty, byczku, jesteś? Płyniesz. Dawaj. Dawaj. Siups. Kontratak. Szpieg Wieczesław został porzucony. Opatrzcie go. Nawrócono prowincję. Lotaryngia proponuje podpisanie nowego paktu o nieagresji. Zatwierdzam. Okej. Wow. Rebelianci pokonani. Już? Tak szybko? No i chłop, co tu przypłynął, to teraz musi lecieć w dół, nie? Niemcy zostali zwolnieni ze służby. Ład w prowincji spada. Tak. Ale on teraz szerzy katolicyzm, niech na razie to robi. No cóż, nasz szpiegus został po dupie. Mieszkańcy Węgier są wściekli. Sługus utracony, nie żyje. Przejęliśmy już zamek. Ojejku, ty się cofnij, musisz się podleczyć troszeczkę. No to my sobie zdobywamy co możemy. Dostępne teraz palenie zapasów żywności. Nie, tam porzuć okazję. Mieszkańcy Węgier są wściekli. Bitwa wygrana. Bo ten tam biega i pali, kurde. Dobra. I teraz zapraszam do Debreczyna. Niedaleko Bratsławia pojawili się najemnicy. 8 tysięcy. Dobra. Jeszcze jeden oddział. Więź został porzucony. Okej. Jeszcze jeden oddział, to tam mogliśmy sobie przywołać do porządku. O, zaatakowali zamek. Wow. Dostępna intryga, otwarcie bram. Spróbuj otworzyć. Nawrócono prowincję. Dżihad przeciw Armenii Cylicyjskiej dobiegł końca. Mega długi był. To zaraz zdobędziemy, więc debil przestanie to zdobywać. Sukces szpiega, okej. Czyli tu możemy atakować, ale mamy lekką przewagę, więc ja wolę przyjąć dowodzenie, bo jeszcze tam się jakieś głupoty wydarzą. W teorii możemy się wbić do środka, no bo brama jest otwarta, jak już wiemy. Więc. Dokładnie. Więc. Tyle mam do powiedzenia. Więc. I tyle. No ale tak już się robi widać, no to nie ma co ukryć, już się robi za łatwo, no bo niby mieliśmy 4 tam, nie na 6 państw, 7 nawet w tej samej chwili nas atakowało, ale co to tam było? No bo znikam. A ja mam przecież trybusze, to jest prawdziwe oblężenie. Kurde, patrzcie na to, nie? Ja poniszczę na przykład te tutaj wieże. Zwarte szyki, panienki. Au. Proszę nie lagować. Ready to fight. Dobra, no i sobie strzelamy. O, wytrzymajmy już wszystko, te wieżyczki są. Waga leci. A ten drugi się rozstawia dopiero. Dawaj, napierdzielamy. No same idei napierdzielania. A i nam uznaje, że atakuje, więc można sobie nic nie robić. No, spoko. Będą próbowali wyjść, czy nie? Chyba nie, opatrzcie. W końcu bot będzie siedział w środku. Ła, spoko. No to teraz tutaj wieżyczki. Czy tędy przejdziemy, nikt nie będzie w nas strzelał. Ten drugi ma zasięg? Nie, ten drugi... A, ma zasięg, dobra. Pim! Równie dobrze mogę zwiększyć prędkość, skoro i tak nikt nie wychodzi. Pim! Ja wiem, że brama jest otwarta, ale te wieżyczki też strzelają, więc trzeba się będzie tego pozbyć. Chociaż coś tam kombinują ci wrogowie. O! Okej.
Inna wieżyczka padła. Dobra, a podbijcie do przodu. Sobie postrzelamy we frajerów. Zapraszamy, zapraszamy. Będziemy jechać tymi pięknymi trybuszami teraz. Ding, 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 ding. No troszeczkę spada inicjatywa, spokojnie. No, coś tu kombinuje, chyba będą... Nie, tu nie ma wyjścia. Cóż oni kombinują? No jeszcze ewentualnie można te wieże zniszczyć, to wtedy totalnie będziemy bezpieczni. Ale wiadomo, jak będziemy mieli zasięg na jednostki, to w ogóle będzie fajnie. Chodź taranku. No ty zaraz będziesz miał zasięg na jednostki. Dobra, wpierdzielamy się do środka. Co złego może się stać? Tylko żebyśmy nie stracili taranów, ale raczej nikt nie wyjdzie. Postrzelajmy tu sobie. Prowadź taranki, rozstawiać się. Znaczy taranki, tak. To niezłe taranki. Dobra, wpierdzielamy się. Jaka armia tu się wlewa. Ej, uwaga. Na pudło. Plot twist. Dawać, pierdzielamy się. Ej, co wy tu robicie? Nie rozwalajcie murów. To są jednostki, które możecie bić, no. Ale żeśmy się wlali do tego miasta. Dawać, szarżować. Niczego się nie bać. A, budynki trafiają. No. Tutaj się wbiliśmy, co prawda, tych strażników. A i strzela ta wieża jednak. Weźcie ją, rozwalcie. Sobie nie życzę, żeby coś we mnie strzelało. Przepotężne oblężenie. Zalaliśmy wrogów masą. No tu już czopki uciekają. Uwaga, lecą. O, potrafią być niecelne. Okej. Tyle w temacie, byczki. Kontynuuj. To nie było nic szczególnie straszliwego. Tym samym zdobyliśmy Debreczyn. No tu musimy dobić. Wygraliśmy oblężenie. Zmiana obiektu lojalności populacji. Szerzenie rygi nie powiodło się i z tego co widziałem, nas w końcu frajery zaatakowały, ale nie mają nic szczególnego. No szkoda, że przyszli. A, tu mnie nie stać, ale mam kilka oddziałów, mogłyby tam pójść z pomocą. Tutaj sobie Bułgaria lata. Węgry proponują zawarcie pokoju. Tak szczerze to odmawiam. W tym momencie to już mogę was ścisnąć. Bitwa przegrana. Weźcie to, złapcie. Następna intryga, spalenie zapasów żywności porzuca. Mieszkańcy Kijowa są wściekli. Nie, od dziś pecz sobie zdobędziemy. Wiecie, ten tutaj gdzieś lata jeszcze. Arystokracja się wkurzyła. Bitwa wygrana. Królestwo Węgry, wybuch rebelii. No to jest problem. Ale to są jakieś czopki. Złapcie tamto. A wy jeszcze tu klepiecie się. No złapcie to. A ty... Chodź na to. Raz, raz. Królestwo Węgry napadło na Debreczyn. No nie złapiemy tego. Ale możemy już to zaatakować. Nawrócono prowincję. Dziękuję bardzo. Chociaż chłop chce się klepać. Nie? O, podbiliśmy ośrodek handlowy. Very good. Bitwa przerwana. Tak, tak. No muszę się cofnąć, żeby się trochę podleczyć tymi jednostkami. Te niekoniecznie. Mogą iść na kolejne miasto. Oj, tu może troszkę się... Zobaczymy. Wybuch rebelii. Ejku, tutaj. Następna intryga wywołuje rebelię. Porzucam tę okazję.
Przyjaciele, pomożecie na buntowników? Chociaż Szwecja chyba mi pomaga dalej z tymi buntownikami. Szerzenie religii się nie powiodło. To by się spodziewał. Wszystkie siły do boju. Kopen ma okazję, misje religijne porzucamy na ten moment. Dobra, tutaj... What? A, bo Bułgaria ma własną wojnę z Węgrami i nam pomagają podczas atakowania miasta. Okej. Okay. Tutaj stoi Szkocja, prawda? Tak, to ten jeden oddział Flandrii tu lata. Czemu jeden? W sensie, nie, on był większy. Co tu się stało? Nie wiem. Może, no tak by dostaje po dupie mocno. Flandria się z czymś klepie? Z Burgundią, no ale co tutaj przecież? No nie, ale tam palą teraz niestety. To na pewno jest problemix. Ty się ulecz. Chodź tutaj. Rebelianci pokonani. Dobra. A przyjacielu, wiesz co ci powiem? Wiesz co ci powiem? Leć tutaj. Koniec rebelii. Nawrócono prowincję. Arystokracja daje nasz większe poparcie. Tak. Zwiększamy prędkość, bo to już tutaj... Nic szczególnie straszliwego się nie dzieje. Dostępny jest zabij kupca. Nie tam. Szwecja zaprasza nas do porozumienia obronnego. Rozpoczliwa pomoc w walce z Niemcami. Ale wy jesteście głupi. Pojawili się buntownicy. Z powodu zamętów w prowincji pojawili się buntownicy. Okej. Okay. Wzmocnienie rebelii. Okej. Okay. Znaczy, ale to jest dalej moje. To po prostu to się pojawiło, czy co? A, budynek jest przejęty całkowicie, to ja tu się mogłem leczyć. Okazja handlowa, pozbądź się konkurencyjnego kupca. Dobra, bitwa wygrana. Nie, to tam frajer. Nawrócono prowincję, bitwa wygrana. Następny zabij przywódcę rebelii. Wrócam okazję. Sukces kupca. Tu się cieszą. Tutaj dupsko. Splądrowano osadę. Powstało niezależne królestwo. Okej. Okay. Niedaleko Bratsławia pojawili się najemnicy. Tu przepraszam. Buntownicy. Dobra. Idźcie mi na to miasto. Zresztą byśmy obronili, ale... Spalenie zapasów żywności? Nie tam. Dobra, tu się klepiemy. Kontratak. A, ty nic nie robisz? Ty nic nie robisz. To tu już są dwie armie. Tu jest, są dwie armie. No ewentualnie nam to jeszcze zostało do zdobycia. No i tu jeszcze są Węgrzy. Ale tu zdobędziemy, będzie miłość. Kijów dołącza do wojny przeciwko nam. Krucjata pokonana. Rebelianci pokonani. Arystokracja darzy nas większym poparciem. Okej, okej, okej. Dostępna intryga, otwarcie bram. Spróbujmy. Bitwa wygrana. Dobra, wejdźcie do kolonii. Wtedy tu gościu kombinuje. Gdzie on zaginął? What? To też mi wszedł do kolonii? No to jeśli Kijów się na nas rzuci, to my oczywiście będziemy się bronili, bo mamy czym. Najemnicy zwolnieni ze służby, sukces szpiega. A, jakaś brama, teraz już nie wiem, którą on otwierał. Szturmujmy. Wszystkie siły do boju, rebelianci pokonani. Dobra, kapłan ma okazję, misja dyplomatyczna w Rzymie. Porzucaj okazję, bo ty masz ciekawsze rzeczy. Opanuj zamęt, pecz na przykład, dawaj. A pieczyngowie co tu chcą, przepraszam? Oni nie mają żadnych tutaj powodów. Bitwa wygrana. Wybuch rebelii. Graliśmy oblężenie, dobra. Idźcie do budy. Wzmocnienie rebelii. No to trzeba będzie ścisnąć. Pojawili się buntownicy.
pogłoski z Węgier. Szpieg Benedek słyszał, że Królestwo Węgier jest podobno wycieńczone przed dłużącymi się konfliktami zbrojnymi, w których bierze udział. No bo już tu będziemy chcieli to ścisnąć całkowicie. Tych Węgrów w jednej potężnej wojnie. Diplomatic message jakoś nie widzę. Preso wypowiada wojnę. A dlatego oni tu przylaźli, kurde. A to świnie. Oni tam trochę armii mają. To prawda, nie jest to nic straszliwego, ale jeden są cztery oddziały. Co prawda, mam tutaj przyjaciela. Bardzo byśmy chcieli to... A, tego się nie da już ulepszyć. No to jakichś kuszników do obrony, jakby trzeba było. Kichać mi się chce. Czego nie będziemy robili. Jesteś w budzie, weź się ulecz. Szczerze, no to zdobędziemy. Już tutaj nikt ci nie pomaga. To weź tu podbij z pomocą. Ty to atakujesz, A, bo to już jest... Tak, to będzie zdobyte. To jest oblegane i ty lecisz tu. O, przechodzimy obok Wiednia, co prawda. Następnie to wywołaj wojnę z Niszem. Porzucam okazję, nie jest to do niczego nam potrzebne. A, właściwie to ty... Pomóż tu. Chociaż nie, dobra, przyszła Szwecja z pomocą. To tym się nie przejmujmy. Chodźcie tu. Ja nie wiem, co ci tu kombinują. Czernichu dołączy do wojny przeciwko nam. Okej, wygraliśmy oblężenie. Okej, to bardzo miło. Przyjaciel jednak musi się wycofać tutaj. Opanowano zamęt. Super. Opanuj zamęt, na razie nie możesz. Zmiana kultury prowincji. Dobra. No to się robi tutaj, jak się robi, prawda? Powiększa nam się cała ta Polska. Węgry się tu podzieliły mocno. Postaram się je ścisnąć do końca. Zawsze to jednego państwa mniej. Ale myślę, że na ten moment zakończę sobie nagrywanko, więc jeśli ten materiał wam się spodobał, to nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Trzymajcie się!